Jeśli chodzi o praktykę, ja z praktyką. O co chodzi? Byłam wczoraj i przedwczoraj, byłam w Warszawie, byliśmy na tych komisjach GMO. Tam była w ogóle afera i tak dalej. Ale o co chodzi? Ten rząd mówi, ci, którzy nam przygotowywali te ustawy, które nam tam zaprezentowali i tak dalej, oni mówili, że oni chcą dobrze i że oni chcą po prostu zakazu GMO. My też chcieliśmy zakazu GMO, ale my zaczęliśmy czytać te ustawy, co oni nam dali. I ja wam powiem, normalny człowiek, zdrowo myślący, logicznie myślący człowiek, po prostu czytając te ich wypociny i to talmudyczne prawo, które jest takie po prostu pomieszanie, dobrze, dobrze, więc my czytając to prawo na logikę, my rozumiemy, że oni piszą, że oni wprowadzają GMO, a oni mówią nie, bo my to tak, bo to ma tak być zrobione i tak dalej. No jak ma być zrobione? Przecież prawo ma być zrozumiałe, a tam jest jak napisane? W pierwszym paragrafie, tam punkcie, już nie wiem, piszą, że Polska wolna od GMO i tak dalej, a potem piszą procedura, jaka ma być zrobiona, żeby wprowadzić ten rejestr. No to przepraszam bardzo, no to ja się pytam, co to jest za prawo? I teraz o co chodzi? I teraz my się z nimi, bo oni chcą, żebyśmy tam się zgodzili i tak dalej, ale my się nie zgodzimy, jeżeli oni nie napiszą nam tej ustawy tak, już przepraszam, jeżeli oni nam tej ustawy nie napiszą tak, że tam będzie napisane czarno na białym i my to musimy zrozumieć. I tutaj, proszę Państwa, dochodzę do sedna. Dlaczego tak jest? Dlatego, że sposób myślenia i rozumowania Polaków, czyli cywilizacja, jest inny od sposobu myślenia i rozumowania Niemców, Żydów i innych jeszcze. Proszę, proszę o konkluzję. I to jest właśnie ta konkluzja, że my powinniśmy się tutaj skoncentrować na tym, my się powinniśmy skoncentrować na tym, na jakiej my cywilizacji będziemy budować to prawo i co będzie po prostu źródłem tego prawa, podstawami po prostu. My tego w ogóle tutaj nie analizujemy, a to jest podstawa. I teraz i ostatnia sprawa. Teraz, jeżeli chodzi o te sprawy unijno, o prawo właśnie unijno-krajowe, to jest bardzo ważna kwestia, dlatego że my musimy, jeżeli chcemy przetrwać jako naród i nie być zniszczonymi przez korporacje za pomocą talmudycznego prawa i przez urzędników, chwileczkę, europejskich, niech mi pan pozwoli skończyć. Jeżeli my, słuchajcie, jeżeli my nie ustanowimy naszego polskiego prawa wyższego nad prawem europejskim, to oni nas zniszczą poprzez właśnie te konstrukcje prawne, które są takie wyspecyfikowane i wiecie, manipulacyjne. Dziękuję bardzo. Rozumiem, że to jest właśnie pani postulat. Bardzo dziękuję. I tutaj ostatni głos, jeśli można.